Cześć wszystkim. Dzisiaj bym chciała zrobić w końcu odpowiedź na tak. Na tak, które chyba moim zdaniem jest najlepszy na tak na YouTube. Najbardziej mi się podobał i cały czas podoba. I to jest mianowicie tak o 5 rzeczach, przypadkowych rzeczach na temat danej osoby. I ja uwielbiam te filmy, ale chyba widziałam wszystkie już dziewczyny, które zrobiły to na YouTube. Naprawdę mi się bardzo podobało. Tyle rzeczy się można fajnie dowiedzieć o kimś. I ja oczywiście, wiecie, że będąc osobą trochę szaloną, pozytywnie zakręconą, wam pokażę rzeczy też, które może się nie spodziewaliście, że kiedykolwiek byłabym w stanie, albo ktokolwiek coś takiego robi, no ale powiem wam, zrobiłam sobie listę. Fakt numer jeden to ten, że bardzo, bardzo lubię relaksować się w taki sposób, że odrywam te stebelkę z folii, z tabletek. Po prostu ja uwielbiam to, nie wiem, komuś się może wydawać bardzo śmieszne, ale jak gdyby zdaniem głównym jest to, żeby te tabletki wszystkie, ta folię, żeby ją tak zerwać i żeby ten nasz listek został bez tej folii. Nie wiem, czy to komuś się wydaje, może to jest nienormalne, ale ja to uwielbiam robić. I doszło do tego nawet, że moi znajomi, wyobraźcie sobie, dawali mi, zbierali specjalnie jakieś witaminy albo jakieś inne tabletki, to zostawiali mi te opakowania i ja później mogłam sobie tak właśnie odrywać. To uwielbiam to robić. Kolejną rzeczą jest to, że dużo ludzi się pyta mnie, skąd znam język angielski. I ja znam angielski, znam go wcześniej ze szkoły i powiem wam, że nie uważam, że znam ten język w stopniu na pewno wystarczającym. Oczywiście jestem w stanie się porozumieć z moim facetem i jestem w stanie załatwić generalnie, nie wiem, 99% spraw, jeżeli chodzi mieszkając za granicą, ale to nie jest to naprawdę, nie jest na takim poziomie, na jakim bym chciała być. Oczywiście cały czas robię błędy, każdy robi błędy. Mój chłopak zamiast mnie poprawić, on się z tego śmieje i mówi, że to jest słodkie, ale moim zdaniem to nie jest słodkie i on czasami po prostu już przestał jak gdyby zwracać uwagę. W Londynie jest tyle różnych narodowości i powiem wam, że jakbym miał zwracać uwagę każdej osobie, która gdziekolwiek pracuje, to to by mu zajęło więcej niż w ogóle to gadanie się z tą osobą, dlatego on po prostu sobie dał spokój, tak jak większość osób tutaj mieszkających. I powiem wam, że jedną rzeczą, która pomogła mi bardzo, bardzo w nauce mojego języka, to czytanie książek po angielsku. Ja zaczęłam czytać książki 2-3 lata temu. Kolega tam, no, zaczęłam od Harry'ego Pottera w ogóle, bo gdyż wiedziałam, o co chodzi po polsku, dlatego było mi o wiele łatwiej. Jak nie wiedziałam jakiego słowa, to albo pytam kolegów, albo sprawdzałam w słowniku. I teraz jestem na etapie tego, że czytam, w tym roku przeczytałam już 20 książek, czyli od stycznia przeczytałam 20 książek i nie wiem, oczy już trochę mi się dają, dlatego muszę przystopować, ale najbardziej lubię książki kryminały różne i po prostu jeżeli wiem, że coś się dzieje, chcę się jak najbardziej dowiedzieć, jak to się skończy, jak to w ogóle będzie wyglądało, dlatego wiecie, to jest taki mój kolejny crazy thing. I ostatnią książkę, nie ostatnią, ale czytałam właśnie Judy Pickles, to jest Perfect Match. Ona pisze takie książki, ona też napisała My Sister's Keeper. Ona pisze takie książki bardzo problematyczne, trudne do uwierzenia, że takie coś naprawdę się w życiu dzieje, ale nie wiem, może komuś, nie życzę nikomu, żeby to się przydarzyło. I to są książki moim zdaniem troszeczkę depresyjne, ale przeczytałam je i ale nie wiem, czy bym więcej jeszcze tych książek czytała. Teraz ostatnią książkę przeczytałam, to była Ruth Rendell, która też jest angielską, kobieta mieszka w Londynie, napisała 1000 różnych książek, też bardzo dziwnych, ale ja uwielbiam jej sposób pisania, bardzo mi się podoba. I też czytam takie książki, i teraz ostatnio też czytałam, taką bardzo, bardzo leciutką, powiem, tak? No, Lauren Conrad, i to jest Sweet Little Lies, a druga to była pierwsza jej książka, L.A. Candy. Taki, wiecie, dziewczęta historii. Jeżeli ktoś chce, to mogę wam zrobić recenzję. Także druga rzecz, to drugi fakt, to, że czytam bardzo dużo książek. W tym roku przeczytałam 20. Kolejną rzeczą, to zaczyna się już może być bardziej... Dużo ludzi mnie pyta się, gdzie pracuję. I powiem wam, że pracuję w miejscu, ta praca mnie sama znalazła, jak gdyby. Przyjechałam do Londynu, mój chłopak miał motocykl i potrzebowaliśmy kupić mi kurtkę na motocykl. I właśnie poszłam do tego sklepu, żeby zakupić sobie kurtkę motocyklową i zapytali mnie tam, czy bym nie szukała pracy. I ja tak naprawdę pracy nie szukałam, ale nie wiem, czy uwierzycie, dzień, to było w niedzielę, jak pojechaliśmy na zakupy, a w środę w tym miejscu, gdzie ja pracowałam, niestety został zamknięty
I oczywiście potrzebowałam pracy, no i się zdecydowałam, że tam będę pracować. Czyli co robię? Generalnie sprzedaję różnego rodzaju kaski, rękawiczki, skóry. Jestem specjalistą w tym momencie od tego. Jestem kierownikiem w sklepie, ale tak naprawdę każdy może być kierownikiem. To nie jest tak żaden, nie wiem, zaszczyt być kierownikiem. Mój szef mi ufa, ja po, nie wiem, tygodniu miałam klucze do sklepu, ja zamawiam wszystkie towary na tysiące funtów i w ogóle. Także praca odpowiedzialna, z drugiej strony naprawdę ja uwielbiałam chodzić do swojej pracy. Teraz już troszeczkę mniej, ale to są inne powody. Ale ja codziennie chodziłam do pracy z uśmiechem na twarzy. Mieliśmy super team, tam poznałam właśnie swojego chłopaka też i naprawdę dużo rzeczy wiem na temat jeżeli motorów, jeżeli to jest takie dziwne jest na temat tych koleś, co się ścigają. Jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, to z miłą chęcią wam odpowiem. Jeżeli macie problem, na przykład nie wiecie jak dobrać kask, albo dobrać rękawiczkę, albo coś tam, to ja wam powiem różnicę między. To jest akurat kask mojego chłopaka. I takie, a pokażę wam jeszcze, bo w domu mam chyba 10 kasków różnych jego i on też się ściga. Mimo, że tak nie wygląda, takie to jest swój Malaysia z goglami. To jest na moczek, bo miał też właśnie różne KTM i takie tam inne sprawy. To jest kolejna rzecz. Także wszyscy, którzy chcieli wiedzieć, gdzie pracuję, to pracuję właśnie w sklepie z motocyklami. Nie wyglądam, dlatego mówiłam z tym jedyną dziewczyną, mam tylko samych facetów, ale ja wolę przebywać z facetami niż kobietami. Przepraszam. Ostatnią rzeczą, nie, czwarto, przepraszam, czwarty fakt to, mój chłopak tego nienawidzi, że zostawiam wszędzie swoje gumki do włosów i suski do włosów. I naprawdę ja sama się dziwię, bo codziennie mogę znaleźć ją gdziekolwiek nie spojrzycie w kąt domu, tam gdzieś to leży. Ja nie jestem bałaganiarą i zawsze lubię wszystko trzymać w porządku, ale jakoś te gumki tak przerastają mnie i wszędzie leżą i tam tylko chodzi i je zbiera, się wkurza i później wkłada i mówi, że ile masz tych gumek, że chciałam to wyrzuca wszystkie, będę miała jedną i będę trzymała ją cały czas przy sobie i nie będę mogła jej używać. I teraz ostatnia rzecz, o której nie widziałam, ale że robię to. Generalnie ja jestem osobą, która się też stresuje i bardzo stara się gdyby wszystkim mieć pewność, że wszyscy będą szczęśliwi, że wszyscy będą zadowoleni, a wiem, że to nie jest możliwe, ale ja jestem taką, wiecie, idealistką, mam takie marzenie, żeby wszystkim podpasować, wszystkim, żeby się wszystko podobało i bardzo dużo myślę i się stresuję i wyobraźcie sobie, że nawet myślę w ciągu spania. I też zauważyłam jedną rzecz, że moje ręce są umięśnione. Nie wiem, czy to tutaj widać, czy nie, ale też mam bardzo dużego tutaj ten mięsień taki zaznaczony. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie jest to spowodowane tym. I zauważyłam też, mój fryzjer zauważył, że jedną część głowy mam tutaj troszeczkę mniej włosów. I to jest w ogóle najbardziej dziwniejsza rzecz. Jak śpię, to myślę chyba, wiem, że gadam przez sen, no jeżeli coś mnie zaskoczyło, coś mnie podekscytowało, coś mnie zasmuciło, przeczytałam jakieś właśnie książkę albo horror, to mi się to śni później. Tego horrorów też nie lubię oglądać. Ale książki lubię czytać, nie wiem jak to się dzieje. I wyobraźcie sobie, że jak śpię, to mam tą rękę w ten sposób i tak ją trę tutaj głowę. Po prostu nie wiem, czy myślę, czy zamykam swoją głowę od myśli, nie mam pojęcia, co to znaczy. Jeżeli ktoś wie, to niech mi powie. Ale w każdym razie naprawdę bardzo często i ta ręka stoi, dlatego ja ten mięsień mam tak wyrobiony tutaj. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale naprawdę jestem silna, jeżeli chodzi o dłonie, o ręce moje same. I po prostu ja całą noc mogę trzymać tą rękę w tej pozycji i trzeba tutaj głos w taki sposób. No, teraz już wiecie, że jestem kompletną wariatką i mam nadzieję, że cały czas będziecie mnie lubić i szanować. I do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.